Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, witam Was serdecznie w serii filmów Stay Creative with iSpot, gdzie pokażę Wam, jak fotografować przy użyciu iPhone'a. Czasy mamy takie, że raczej będziemy siedzieć więcej w domu. My jesteśmy w naszym małym studiu, gdzie dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób robić zdjęcia typu beauty, czyli bardzo dużo, no szczególnie dziewczyn, lubi się malować, lubi być malowana. Często sprawia im to bardzo dużo przyjemności i warto takie rzeczy uwiecznić. Czekamy na naszą modelkę Amelię, która w tym momencie ma już ostatnie szlify na swojej twarzy. Pokażę Wam właśnie, jak zrobić tego typu zdjęcia, gdzie będziemy się skupiać przede wszystkim na urodzie, makijażu. Będziemy wykorzystywać do tego światło sztuczne, aczkolwiek nie to, które widzicie tutaj. Będziemy świecić światłem białym przy użyciu ring lighta czy przy użyciu takiego miecza LED-owego, ale też będę wykorzystywał światło naturalne po drugiej stronie naszego tła. Tło dobrałem tak, żeby ono było maksymalnie neutralne pod kątem kolorystycznym w stosunku do skóry. Może to być tło beżowe, może to być właśnie ten delikatny róż, a w związku z tym, że makijaż będzie szedł właśnie w delikatne róże, dobrałem właśnie takie tło. Takie tło to jest tło typowo fotograficzne. Spokojnie możecie też po prostu pójść do sklepu plastycznego i kupić na przykład duży Bristol 70x100 cm. Też powinien wystarczyć, natomiast takie tło, ono kosztuje kilkadziesiąt złotych, możecie obciąć kawałek, przykleić do ściany, nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze jednak, żeby ono nie miało zbyt mocnego koloru, który mógłby troszeczkę przyćmić makijaż, na którym się dzisiaj będziemy skupiać. Więc teraz robimy krótkie cięcie, przeniesiemy się na drugą stronę i zrobimy pierwsze zdjęcia przy użyciu światła dziennego. Do zobaczenia za chwilę. Pierwsze zdjęcia, jakie zrobimy, zrobię przy użyciu aplikacji tej standardowej, iPhone'owej. Będę wykorzystywał tutaj tryb portretowy. To jest iPhone 11, on nie ma tego dłuższego obiektywu, ale to nie przeszkodzi nam zrobić ciekawe zdjęcie. Jest z nami nasza modelka Amelia, ma na sobie przepiękny, bardzo świetlisty makijaż. Takie są teraz trendy przede wszystkim na Instagramie, więc dlatego taki makijaż tutaj przygotowaliśmy. To różowe tło. No a w związku z tym, że mamy dzisiaj bardzo ciemny, brzydki dzień, musieliśmy maksymalnie blisko dosunąć się do samego okna. Wręcz wyszliśmy na balkon, jest troszeczkę zimno, ale czego się nie robi dla tego, żeby ten efekt był dobry. Po co nam jest potrzebne dużo światła? Przede wszystkim po to, żeby dobrze doświetlić naszą modelkę, żeby aparat nie dobierał wysokiego ISO, dzięki czemu mamy po prostu lepszą jakość. Jakbyśmy mieli ładniejszy dzień, spokojnie moglibyśmy wejść głębiej do naszego studia i tam fotografować też z niższym ISO. Natomiast no dzisiaj po prostu ta pogoda jest taka, że niestety tego światła nie jest dużo. Włączę nagrywanie w iPhone'ie i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz mamy zwykłe zdjęcie, natomiast do takich zdjęć, kiedy używamy tej aplikacji klasycznej, proponuję, żebyśmy przełączyli się na portret. I tutaj mamy do wyboru różne światła. Mamy światło naturalne, mamy światło studyjne, światło konturowe i tak dalej. Natomiast według mnie do tego typu zdjęć światło studyjne będzie najlepsze. Ono bardzo delikatnie wygładzi nam twarz, lekko ją zakonturuje, podbije nam troszeczkę też cienie. Do tego mamy możliwość wyboru różnych efektów u góry. Przede wszystkim światło, jak również przysłona. Przysłona będzie nam tutaj rozmywać delikatnie tło. Ja jestem za tym, żeby przy tego typu zdjęciach zostać przy f2.8, czyli takiej, bym powiedział, klasycznej przysłonie, która nie będzie rozmywała tego tła zbyt mocno. Natomiast delikatnie je rozmyje. Ok. Zerknij na nas tutaj, na mnie tu Amelia. Mam włączoną siatkę i staram się oczy przepuszczać przez tą górną linię. Świetnie. I zamknij sobie oczy, bo masz bardzo... Teraz troszeczkę ja się tutaj zbliżę. iPhone sugeruje, żebym się delikatnie odsunął od obiektu. O, tak jest bardzo w porządku. I teraz spójrz tutaj na mnie. Świetnie. I teraz zepnij sobie jeszcze obojczyki. Okej, super. I teraz, jakbyś sobie spojrzała jeszcze w tamtą stronę. A nie przekrzywiaj głowy, tylko tak... O, świetnie. Super. I teraz na mnie tu jeszcze właśnie. Super. I moim zdaniem mamy bardzo fajne zdjęcia. Mamy delikatnie rozmyte tło, szczególnie tutaj te włosy, które zostawiliśmy. Jest jak najbardziej w porządku. Idziemy do
naszego światła sztucznego. Już nie będziemy tutaj dłużej siedzieć i marznąć. Do zobaczenia za chwilę. Często o tej porze roku jednak bardzo szybko robi się ciemno i będziemy sięgać po sztuczne światło. Pokażę Wam bardzo proste rozwiązanie, które przy fotografii makijażu będzie właściwie niezbędne. Będziemy korzystać tutaj z ring lighta, czyli z lampy pierścieniowej. Ona ma w sobie bardzo dużo różnego rodzaju LEDów. Może być cieplejsza, może być chłodniejsza barwa. Natomiast teraz będę korzystał z Lightrooma, gdzie później temperaturę barwową będę mógł bardzo łatwo wyedytować, więc tym się w tym momencie nie przejmuję. Lampa świeci na prawie na maksimum swojej mocy, teraz już na maksimum. Niestety dla osoby, która jest fotografowana, nie jest to zbyt przyjemne, ale ten efekt będzie ciekawy. I teraz mamy też drugą lampę, którą będę mógł doświetlić tło. To jest lampa, to jest taki miecz LEDowy. Ona świeci tą samą temperaturą barwową, czyli tym samym kolorem i doświetla nam tło. Ponieważ ta lampa pierścieniowa niestety, ale zostawia dość nieprzyjemny cień na samym tle, natomiast będzie pięknie doświetlała sam makijaż i będzie dawała ciekawe odbicie w oku. Więc to jest nasz zestaw na fotografowanie właśnie po zmierzchu. Ja tutaj zasłoniłem okna takimi zupełnie zaciemniającymi zasłonami, tak żeby nam to tło tutaj nie prześwietlało. W jaki sposób Wy się ustawicie w Waszych domach, to już leży jakby w Waszej gestii, natomiast to nasze oświetlenie wygląda tak. To jest w sumie niedrogi taki setup oświetleniowy i myślę, że jeśli interesujecie się tego typu fotografią, czy chcecie fotografować makijaże, jak najbardziej wykorzystujcie właśnie takiego ring lighta. Od razu powiem, że właśnie jeśli korzystacie z tego typu oświetlenia, to na pewno pogaście całe oświetlenie, które macie w domu. To znaczy na przykład tutaj centralnie nad nami jest lampa taka domowa z żółtym światłem. My ją zgasiliśmy, żeby ona nie wpływała nam tutaj jakoś negatywnie na przykład na kolor włosów. Więc teraz to, co zrobię, to włączę Lightrooma. Podejdę sobie i będę fotografował właśnie z tej strony. I teraz dobrze by było, żeby ta lampa była w odległości między pół a metr od fotografowanej osoby. Włączam w tym momencie aplikację do fotografowania. Jeszcze przetrę obiektyw. To jest bardzo ważne, żeby mieć czysty obiektyw. Jeśli to Wy się fotografujecie same, to wtedy często będziecie miały brudne ręce od samych kosmetyków, więc koniecznie zwróćcie uwagę na to, żeby ten obiektyw był idealnie czysty. I nawet jeśli fotografujecie się same, proponuję, żebyście używały tego tylnego obiektywu, nie przedniej kamery, bo przednia kamera zawsze będzie troszeczkę gorsza niż ta z tyłu. Ok, i teraz poproszę Amelię tutaj, żeby na mnie spojrzała. Fotografuję w trybie półautomatycznym. Ustawiłem sobie ISO, myślę, że ustawię na wartość 40. Tutaj obok pokazuje mi się 1,179 sekundy, ale ekspozycję obniżyłem o minus 0,7. Dzięki temu zdjęcie nie będzie zbyt jasne. Dobrze, i spójrz tu na mnie, świetnie. Super, o, tak też jest pięknie. No i po prostu zrobię serię zdjęć. Teraz sobie spójrz w stronę telewizora i zamknij znowu oczy. O, świetnie. I też właśnie ta lampa, którą mamy z tyłu, ona bardzo ładnie rozświetla nam tło. Ok, tak wyglądają zdjęcia, natomiast oczywiście ja w dalszej części pokażę Wam, jak je wyedytować, ale nawet kiedy kliknę tutaj auto, to widzę, że przywróciło nam to te szczegóły z tych jaśniejszych partii i zdjęcie już wygląda jak najbardziej ok. Teraz zróbmy krótkie cięcie i pokażę Wam, jak wykorzystać tego ring lighta w jeszcze jeden sposób, żeby osiągnąć troszeczkę inny efekt. Do zobaczenia za chwilę. Jeśli już będziecie mieć takiego ring lighta, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać go w inny sposób, żeby ten efekt, który będziemy uzyskiwać, był troszeczkę inny. I tutaj użyję ustawienia typu clamshell. To może brzmieć troszeczkę skomplikowanie, ale to nie jest nic trudnego. Będziemy świecić na Amelię centralnie z góry, przy czym nie będę robił nad nią takiej aureolki. Tę lampę przestawiam troszeczkę tutaj do przodu, z tego względu, żeby też nie doświetlać zbyt mocno włosów, a żeby najwięcej tego światła skierowane było na oczy, na dekolt, ale pojawi się oczywiście cień pod samą brodą, więc tutaj wykorzystam najprostszą blendę taką trójkątną, to jest rząd 20-40 zł i dzięki temu uzyskujemy ładne odbicie
w samym oku, plus do tego mamy naprawdę ładnie doświetloną skórę, ładnie doświetlone oczy. O, przepraszam. Więc mogę dać to naszej modelce, żeby lekko to przytrzymała, albo możemy ją delikatnie oprzeć. Włączę nagrywanie ekranu, żebyście widzieli, co ja tutaj robię. Mam włączonego Lightrooma. I teraz patrzę, że mam przy ISO 40, a to jest niskie ISO, dzięki temu jakość sama będzie naprawdę bardzo dobra. Mam minus 0,7, jeśli chodzi o ekspozycję. No i teraz mam jedną około 150 sekundy, więc to jest bardzo w porządku. Okej. Możesz, wiesz co, ja będę sam trzymał w sumie tę blendę. Świetnie. Super. I tutaj na mnie. Na mnie spójrz i teraz tak na wprost. Okej, super. I tutaj ten tył, czyli to doświetlenie właśnie tyłu, robi nam bardzo fajną robotę. Dzięki temu mamy taką lekką aureolkę. O, świetnie wyglądało, jak było to w ten sposób. Okej. Jak widzicie, tak naprawdę fotografowanie właśnie w ten sposób, czyli robienie tych zdjęć beauty, zdjęć makijażu, może być naprawdę bardzo proste. Na samym początku pokazałem wam, że możemy to zrobić przy użyciu światła dziennego. Dobrze byłoby, żeby tego światła dziennego było jak najwięcej, żeby iPhone pracował na jak najniższym ISO, bo wtedy będziemy mieć jak najlepszą jakość. No ale jeśli nie będziemy mieć tego światła dziennego w ogóle, to wtedy warto wyposażyć się w takiego ring lighta i ewentualnie w drugą lampę, którą doświetlimy tło. Jak widzicie, to wszystko było bardzo proste, a efekty są naprawdę w porządku. Zobaczmy jeszcze kilka kroków w edycji, co warto tutaj zrobić, żeby efekty były jeszcze lepsze. Do zobaczenia za chwilę. Skoro już zrobiliśmy zdjęcia, warto byłoby przysiąść na chwilę do edycji. Tutaj, kiedy korzystamy z tej klasycznej aplikacji, ja włączyłem światło studyjne i przy takich zdjęciach robi to naprawdę niesamowitą robotę, bo skóra wygląda od razu lepiej, jest taka, całe zdjęcie jest bardziej świetliste, ale to nie znaczy, że nie jest warto nacisnąć edycja w górnej części ekranu i zrobić jeszcze kilka drobnych korekcji, więc ja naciskam na edycję, wybrałem tutaj jedno ze zdjęć i to, co mówiłem wcześniej, kiedy fotografowałem, F2.8 wydawało mi się, że będzie ok. Natomiast wydaje mi się jednak po obejrzeniu tych zdjęć, że przy F2.8 to rozmycie tła jest troszeczkę za duże, szczególnie jeśli chodzi o te drobne włoski, więc w związku z tym, że robiłem to właśnie iPhone'em, używam tej standardowej aplikacji do edycji, mogę zmienić właśnie to rozmycie już po zrobieniu zdjęcia, więc tutaj domknę tą, bym powiedział, sztuczną przysłonę do wartości 8. I teraz to rozmycie jest troszeczkę mniejsze. Następnie wybiorę regulację tonów. Tutaj możecie się też posilić autokorekcją, natomiast w związku z tym, że jestem fotografem, to ja lubię pobawić się tymi różnymi suwakami. Ekspozycja moim zdaniem jest jak najbardziej ok. Blask, może go jeszcze tutaj troszeczkę dodamy. Ta skóra będzie jeszcze bardziej taka błyszcząca. Następnie światła. Może troszeczkę ich dodam, czyli te jasne partie zostaną jeszcze bardziej rozjaśnione. Natomiast cienie, tutaj troszeczkę przyciemnię, żeby jednak był trochę większy kontrast. Samego kontrastu nie będę ruszał, jasności też nie będę ruszał, punkt czerni troszeczkę go też obniżę, to znaczy teoretycznie podwyższę, czyli będzie więcej czerni, więc te ciemne partie będą jeszcze ciemniejsze. Jeśli chodzi o nasycenie, delikatnie odejmę, ponieważ kiedy zwiększamy kontrast taki ogólny, czyli dodajemy troszeczkę świateł, odejmujemy cieni, dodajemy blasku, to trochę nasycenie nam rośnie. I moim zdaniem to zdjęcie nie wymaga już więcej edycji, bo tak naprawdę te kolejne opcje, które są tutaj, one nie będą nam potrzebne. To, co jeszcze zrobię, to dotknę to zdjęcie. Będę je docinał tą ikoną tutaj na dole, natomiast klikam jeszcze zawsze na górę ekranu i wybieram proporcje boków 3:4, ponieważ takie robi iPhone. Jeśli będziecie to zdjęcie wrzucać na Instagrama na przykład, to Instagram ma proporcje boków 4:5, więc wtedy wybrałbym to 4:5. Jeśli to ma być na przykład na Instagram Stories, to będzie 9:16, więc wszystko zależy od tego, gdzie takie zdjęcie miałoby pójść. Ja tutaj trzymam te proporcje boków 3:4 i obcinam to, co jest pod, znaczy to, co jest nad bluzką, ponieważ tutaj ta bluzka nam nie gra pierwszych skrzypiec, raczej ważniejszy jest tutaj nam, dla nas ten makijaż. I moim zdaniem to zdjęcie nie wymaga już większych edycji. Sam
samo oprogramowanie iPhone'a z tym światłem studyjnym zrobiło tu niesamowitą robotę i też nie ma co jakby nie dawać się iPhone'owi wykazać, bo zrobił tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. Naciskam gotowe, zdjęcie jest wyedytowane. Teraz zróbmy krótką przerwę, zobaczymy się w Lightroomie, tam troszeczkę więcej będziemy musieli zrobić, ponieważ tam będziemy pracować na plikach RAW. Do zobaczenia za chwilę. Teraz chciałbym Wam pokazać kilka kroków edycji w samym Adobe Lightroomie. Adobe Lightroom robił pliki DNG, czyli to są pliki RAW, takie bardziej surowe. One też będą zawierały troszeczkę więcej informacji, jeśli chodzi o cienie, światła, jak również mamy tu większą elastyczność, jeśli chodzi o zmianę temperatury barwowej. Wtedy zmiana jej nie wiąże się ze stratą jakiejkolwiek jakości. I teraz tu jest bardzo dużo suwaków. Kiedy na dole przesuwamy różnego rodzaju opcje, ich jest naprawdę dużo, ale nie stawiajcie sobie za punkt honoru przesunięcie każdej możliwej funkcji. Możemy też skorzystać z automatycznej opcji, ale w związku z tym, że no to jest zdjęcie portretowe, też ja będę tutaj wszystkie elementy przesuwał sam. Zaczniemy tutaj od koloru. Sama ta temperatura barwowa według mnie jest troszeczkę za chłodna, więc delikatnie ocieplę to zdjęcie na około 6000 kelwinów. Następnie przejdę do światła i tutaj zmniejszę liczbę podświetleń. Zobaczcie, jak fajnie wracają szczegóły z tych jaśniejszych partii. Natomiast cienie, tutaj troszeczkę bym rozjaśnił, to widać szczególnie po włosach, natomiast czernie, czyli najciemniejsze elementy tego zdjęcia, bym delikatnie przyciemnił. Dodatkową rzeczą, którą bym na pewno tutaj zrobił, będzie docięcie tego zdjęcia, więc od razu to zrobię, przejdę do kadrowania i tutaj mam już proporcje 3:4, docinam to zdjęcie tak, żeby nie widzieć tej bluzki, czyli mniej więcej ten kadr będzie wyglądał w ten sposób. Ok. Moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku. Dodatkowo to, co bym tutaj chciał zrobić, to troszeczkę wygładzić skórę. W tej poprzedniej aplikacji, czyli tej klasycznej iPhone'owej, tam w związku z tym, że mieliśmy włączone to światło studyjne, tam już delikatnie ta skóra była wygładzona. Tutaj wygładzona nie jest, więc to, co mogę zrobić, to wybrać jedną z pierwszych opcji, czyli selektywnie, dodać pędzel korygujący, zamalować tutaj skórę, ale pomijamy oczy, pomijamy jakby szczegóły, to znaczy pomijamy płatki nosa, pomijamy usta, czyli wygładzamy te takie jednolite powierzchnie. I też sam kontur twarzy nie będzie tutaj wygładzany. Ja to zrobiłem teraz bardzo szybko. No i w tym momencie wejdę w efekty i mam tutaj możliwość regulacji przejrzystości. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście ja nie będę jej zmniejszał przejrzystości na minus 100, ale myślę, że jakieś takie minus 50 będzie jak najbardziej ok. Zapisuję tę selektywną edycję, przytrzymuję chwileczkę dłużej palec na moim zdjęciu, dzięki temu widzę przed i po, no i to ocieplone zdjęcie z delikatnie wygładzoną twarzą według mnie wygląda lepiej. Jeśli jeszcze bym chciał zrobić jedną rzecz, mianowicie rozjaśnić oczy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać kolejną korektę selektywną, zamalować same oczy i teraz światło i delikatnie zwiększam ekspozycję na samych oczach. Ok. Moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku. I teraz jeszcze jedna rzecz, jeśli chciałbym usunąć jakąś niedoskonałość, na przykład tego pieprzyka. Co prawda pieprzyków raczej nie powinniśmy usuwać, ale tu więcej za bardzo niedoskonałości nie było. Możemy wybrać opcję korekty. Mamy tutaj plasterek i zamalowujemy właśnie ten element, który wymagałby wykorygowania. Niestety tutaj ta wielkość standardowa tego plasterka była za duża, więc wybiorę sobie zdecydowanie mniejszy rozmiar, zamalowuję i tutaj Lightroom dobiera mi miejsce, skąd zostanie pobrana faktura. Ja to też mogę przesunąć. Został dopasowany kolor, została dopasowana faktura i po naszej niedoskonałości nie ma śladu. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zapisać to zdjęcie, wrzucić do naszych mediów społecznościowych i cieszyć się z jego popularności. Więc tak to wygląda, jak widzicie, to nie jest nic trudnego, tylko kilka suwaków i mamy naprawdę fajne zdjęcie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.